Święty Paweł mówi, biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii. I na pierwszy rzut oka wyczuwamy taki przymus. Pawle, gdybyś nie głosił Ewangelii, to co, stałoby się coś z tobą? Wielu ludzi nie głosi Ewangelii. Ale Święty Paweł mówi, skoro poznałem Jezusa, skoro poznałem Jego Ewangelię, skoro poznałem Jego boskie serce i Jego troskę o każdego człowieka, to nie dzielenie się tą wiadomością, która jest bardzo mocno zanurzona w miłości, nie dzielenie się spowodowałoby, że ja, który wiem o tym i nie przekazuję tego, wystawiam siebie na ogromną próbę. Wystawiam siebie na to, że zaczynam zachowywać tę prawdę jedynie dla siebie. To bardzo egoistyczne. Paweł mówi, biada, gdybym nie przechodził tysięcy kilometrów po to, żeby podzielić się tą niezwykłą wiadomością. Jezus żyje, Jezus jest dla nas, Jezus nas uzdrawia, Jezus chroni nas przed działaniem złego. On po prostu daje nam nowe życie. Teraz już wiemy, że dobrze jest głosić Ewangelię, bo to robi dobrze naszej duszy. Święty Paweł właśnie o tym chciał powiedzieć.